Działaj, szumiące rury. Działaj, przyłóż ucho kolejne do każdej z rur. Usłyszysz szum, czy dźwięki różnią się od siebie w zależności od rury. Rura jest swego rodzaju rezonatorem. W jej wnętrzu zbierane są dźwięki z otoczenia, np. odgłos wiatru, które wprawiają w drgania cząsteczki powietrza, dlatego też odgłosy z zewnątrz ulegają wzmocnieniu a następnie odbiciu. Każda rura ma inną długość, a więc ma inną częstotliwość, dlatego też każda szumi inaczej. Podobne zjawisko można zaobserwować w przypadku szumu z muszli. No i patrzymy, jak ta rura tam szumi sobie. Czy posłyszymy? No. Trudno tutaj coś tam posłyszeć. Tak, tutaj też szumią te rury, a nie będziemy tutaj, bo to trudno usłyszeć. No coś tam słychać, ale trudno to nagrać za bardzo. To tyle z rurowego instrumentu.